trzeci tydzień trwa obrona Częstochowy. Klasztor Jasnogórski pod obstrzałem najcięższych armat, których nie znała dotychczas sztuka wojenna, a które ściągnął tu generał Miller. Zadufany w swą siłę, był pewien, że spali i zgniecie ten kurnik, jak nazywał Jasną Górę, niegodną miana twierdzy. A oto bombardowana i płonąca Częstochowa broni się i jeszcze ku bezmiernemu zdumieniu oblegających heretyków odprawia na murach procesję prowadzoną przez przeora Kordeckiego. Pan Andrzej Kmicic, znany tu pod nazwiskiem kawalera Babinicza, rychtuje działa klasztorne i śmiałymi wycieczkami szerzy postrach w szeregach szwedzkiego żołdactwa. Całą tą batalią filmową komenderuje szeregowiec Jerzy Hoffman, a uwiecznia ją operator Jerzy Wójcik. Statystują żołnierze z czerwonych beretów zarówno po stronie szwedzkiej, jak i polskiej.